Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Graniastosłup ma 2n plus 6 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa. Musimy sobie zapamiętać, że liczba wszystkich krawędzi tego graniastosłupa dowolnego to jest zawsze 3 drugie z liczby wierzchołków. Czyli 3 drugie razy liczba wierzchołków w danym graniastosłupie. To u nas jest podana już liczba wierzchołków, bo liczba wierzchołków to jest 2n plus 6. Czyli my sobie bierzemy, liczymy 3 drugie razy 2n plus 6. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. 3 drugie razy 2n, no to 3 razy 2n to jest 6n podzielić na 2, no bo 3 drugie razy 2n. Dodać 3 drugie razy 6, no to będzie 18 drugich. No i zobaczmy, 6n na 2 to jest 3n, 18 na 2 to jest 9. Czyli mamy 3n plus 9, odpowiedź D.